Cześć moi drodzy, witam was na wideotesty.pl, z tej strony Marcin. Zapraszam was dzisiaj na rozpakowanie ostatniego z elementów ze sprzętów dla graczy, które przyszły do nas od firmy CM Storm. Jest to seria aluminium, czyli gadżety dla graczy wykonane z aluminium, częściowo przynajmniej. I została nam do rozpakowania klawiatura mechaniczna Mech. Jest to najtańsza klawiatura nawet jak na mechaniczną, ponieważ kosztuje około 600 zł. Na opakowaniu widzimy klawiaturę oraz mamy informację, iż jest wzmacniana aluminium i stalą. Zawiera także w sobie profesjonalne przełączniki Cherry MX i LED-owe podświetlenie. W pełni programowalna, 5 profili graczy i 75 makr. Czyli naprawdę nieźle. Także tylko informacja, iż w tym przypadku mamy zastosowane przełączniki Cherry MX Blue, które są, no powiedzmy sobie szczerze, całkiem niezłe do grania i do pisania, tylko mają taki charakterystyczny klik. Widzicie, tu akurat jest klawiatura z rozkładem klawiszy na Stany Zjednoczone, ale nie szkodzi. U góry kartonika kilka informacji, u dołu mamy pokazaną taką stojącą klawiaturę, widzimy porty USB, jeśli dobrze widzę, są to 3.0, wejście na mikrofon, wejście na słuchawki, też zobaczymy za chwilkę. Mamy także systemy operacyjne. I co my tu mamy? Wymogi: system Windows 7, Vista XP. Po bokach nie mamy nic ciekawego, za to z tyłu mamy już troszeczkę informacji. Zobaczcie. Przede wszystkim odkręcana aluminiowa obudowa do czyszczenia. Dwa porty USB 3.0. I moi drodzy, klawiatura ma własny procesor. Jest to 32-bitowy, 72-megahercowy procesor ARM. Jak widzimy, służy on generalnie do funkcji Rapid Fire oraz do nagrywania makr. Mamy także informację o stalowej wkładce i aluminiowej obudowie klawiatury, po to, żeby ta klawiatura była maksymalnie wytrzymała. Też takim drobnym druczkiem doczytałem, że anti-ghosting w tej klawiaturze jest bardzo dobry. Możemy nacisnąć jednocześnie aż 64 klawisze bez blokowania klawiatury. Całkiem nieźle. Cena klawiatury oczywiście też jest dość uderzająca. Za chwilkę zobaczymy sobie, jak ona właściwie wygląda. I zobaczcie, solidnie zabezpieczone wszystko. Taka osłonka. No i klawiaturka, powiem wam, to taki pierwszy rzut oka zrobiła na mnie wrażenie. Zobaczcie, ma fajny uchwyt do trzymania. Obudowę z aluminium. Bardzo fajną. Podkładkę pod nadgarstki, jak widzicie. Z tego co widzę, nie jest odłączana. To jest wszystko zespolone. Natomiast podkładka ma taki dość fantazyjny kształt. Sama klawiatura też jest taka nieregularna. Przez co wygląda naprawdę fajnie. Mi się podoba. Tu mamy matowy plastik, natomiast logo CM Storma jakby jest wplecione w klawiaturę. Jest ono z błyszczącego plastiku. I rzućcie okiem, moi drodzy, jak wyglądają klawisze. Pod funkcyjnymi mamy ukryte jeszcze jakieś dodatkowe. Typu sterowanie podświetleniem, jasnością, tryby podświetlenia, klawisze multimedialne, kontrola głośności i blokada klawisza Windows. Poza tym mamy standardowe klawisze, mały Enter, długi Backspace. No i to co mówiłem, Cherry MX Blue, czyli specyficzne przełączniki. Można je poznać po takim specyficznym klikaniu. No i z boku mam jeszcze takie te 5 klawiszy dla graczy do Mac. I zobaczcie, diody, te kontrolki od Caps Locka, Numlocka i tak dalej mamy umieszczone w takim typowym miejscu. To będzie gdzieś tutaj nam się wyświetlało. Prawdopodobnie też tutaj jest jakieś podświetlenie, ale to się okaże, jak klawiatura będzie podłączona. Tutaj mamy też mocowania obudowy, czyli prawdopodobnie też do testów ją sobie zdejmiemy. Zobaczymy, jak ta klawiatura wygląda bez tego, czy faktycznie łatwo się ją czyści. Jeśli chodzi o wagę, no wiemy, że aluminium nie jest tak ciężkie jak stal, dlatego ta klawiatura jak na mechaniczną nie jest jakoś specjalnie ciężka. No i ten uchwyt, moi drodzy, naprawdę bardzo mi się podoba, cały czas za niego trzymam. No i zobaczcie jeszcze u góry. Mamy te porty USB 3.0, wejście na mikrofon, wyjście na słuchawki i tutaj mamy port mini USB na podłączenie przewodu. Prawdopodobnie teraz go poszukamy. I tutaj mamy coś jeszcze. Aha, tu mamy zapewne osobne podłączenie do portów USB 3.0. Zobaczymy ją sobie jeszcze od spodu. Logo CM Storma, duże gumki antypoślizgowe.
takie malutkie podwyższenia, też gumowane, dzięki czemu będą się dobrze zachowywały na blacie prawdopodobnie. No cóż, sama klawiaturka jak dla mnie rewelacja. Rzućmy jeszcze szybko okiem, co mamy w opakowaniu. To chyba jest jakaś reklamówka, tylko tak, takie podstawowe cechy, informacje. I tutaj mamy instruktaż do tych klawiszy funkcyjnych dodatkowych, kontrola podświetlenia, multimedia i klawisze dla graczy. No i proszę bardzo, zobaczcie, mamy narzędzie do wyjmowania klawiszy, a raczej samych nakładek. No i mamy taki imbusik do odkręcenia tych motowań budowy aluminiowej. Tak więc będziemy mogli sobie te operacje przeprowadzić jak najbardziej. Aha, i tu mamy kabel. Czyli zobaczcie, jeden kabel USB 3.0 i to wszystko zasila nam i samą klawiaturę, podświetlenie i oba porty USB. Tak więc ciekawie rozwiązane. W takim razie ten port, który tutaj widzieliśmy, prawdopodobnie służy do podłączenia jeszcze sobie czegoś przez mini USB. Sprawdzimy to sobie oczywiście w testach. No i ostatni rzut oka na klawiaturę CM Storm Mech. Naprawdę z wyglądu już mi się spodobała. Jak się sprawdzi w testach, okaże się za jakiś czas. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę. Pamiętajcie także, że zapraszamy na nasze forum. Możecie tam wchodzić, zadawać pytania. Staramy się na nie odpowiadać. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć.